58. Wydatki majątkowe w wysokości 5 910 670. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Wysoką Radę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Proszę. Komisja Oświaty sobie Dziękuję. Czy są chętni do zabrania głosu? Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał głosu. Nie widzę, stwierdzam, że radna nie podjęła jednomyślnie. Punkt 11. Wolne wnioski. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Maria Łodzińska. Ja chciałam bardzo podziękować panu kierownikowi referatu techniczno-inwestycyjnego za dbałość o boisko przy ulicy 3 Maja, za to, że jest odkaszane, młodzież się zadowolona, no czekamy, aż te ogrodzenie się skończy zrobić. Ale za to odkaszanie, za tą dbałość, bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Jan Miliwo. Bardzo proszę panią. Chciałbym podziękować radę tobie za wczorajszą pracę, którą wysłuchaliśmy dla bezpieczeństwa ludzi. Nie, dziękuję ci za to. Byłam jednego z całych drobnych, to jest ciemne, nie? Ale dziękuję ci za cały. Po prostu na drodze powiatowej do Mikołajewia przy lesie węskim tam przy pan Lewy, nie? Na tej partii były i wczoraj dokonaliśmy wycięcia tych zakrzaczeń. Także ten zakręt jest czysty. Bo tam było naprawdę, że każdy raz na się wypadki były. Co roku. Pan Wojciech Demko, proszę. Ja chciałbym zwrócić się do pana burmistrza z prośbą o analizę drogi obecnie objazdu przy Dzierżyńskim Ośrodku Kultury. W związku z tym, że przychodzą wakacje, mamy dzieci i młodzieży nieco więcej, czy nie należałoby nanieść jakiegoś przejścia dla pieszych i ewentualnie ustawienia zwierciadła, które by ułatwiało wyjazd z posesji Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury. Jest tam dosyć niebezpiecznie w sytuacji, kiedy odbywa się zwłaszcza popołudniowy ruch. Już kilka razy zaobserwowałem sytuację, gdzie były ostre hamowania. Mury, które mamy, uniemożliwiają dobrą widoczność dla kierowców, którzy wyjeżdżają z terenu ośrodka kultury. Oczywiście jest to problem chwilowy związany z objazdem, jaki mamy w związku z remontem mostu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie dyrektorze, widzimy ten problem, myślę, że teraz po wyjeździe za 2 minuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa wolnych wniosków chciałby zabrać głos? To przejdziemy do kolejnego punktu 12. Komunikaty przewodniczącego. Wysoka Rado, szanowni państwo, w czerwcu, w ostatnich dniach, wchodziliśmy święto Bożego Ciała. Pragnę tu podziękować panu Waldemarowi Lidę za przygotowanie miasta, tak? Za urządzenie całego miasta. Zostało to zrobione tak troszeczkę poza zakresem obowiązującej umowy na te prace, także zostało to dostrzeżone również przez władze kościelne. My jako tu, tak powiem, gospodarze miasta również to zauważamy i panie prezesie, panu i pracownikom firmy za to dziękujemy. Mamy dziś. Skoro burmistrz bije brawo, to coś musi być na rzeczy, które się pojawią, tak? A może to się jeszcze przełoży na coś innego. Na więcej, tak? Proszę o więcej. Szanowni państwo, dzisiaj jest dzień 26 września. Czerwca. Jest to dzień, gdzie odbywają się zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych, w naszych szkołach, tak i również w innych, w dniu dzisiejszym, jutrzejszym. Jest to okazja i powód, by podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół, całemu personelowi za całoroczną pracę.
Życzę Wam, by ta praca sprawiała dużo satysfakcji i radości. Tak? Podziękowania kieruję również w kierunku naszych dzieci, dziękując im za pilność, za jakieś sukcesy osiągane. Życzę nauczycielom udanego urlopu, dzieciom szczęśliwych wakacji i szczęśliwego powrotu z wakacji. Życzę, by nauczyciele, wychowawcy, uczniowie nabrali dużo, dużo energii przez wakacje i z radością 1 września wrócili do szkół. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, z mojej strony to już wszystko. Porządek obrad został już chyba zrealizowany. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad dziękuję Państwu za zamykną obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za obecność na sesji i za ten miły klimat w dniu dzisiejszym, bo i obiekt temu sprzyja i okoliczności. Dziękuję wszystkim Państwu za udział i za aktywność. Proszę jeszcze o pozostanie. Proszę bardzo. Po już głosowaniu, tak? Jako przedstawiciel nauczycieli bardzo dziękujemy za życzenia. Ale to jest sprostowanie, że my wracamy do szkół z uśmiechem, jak Pan Przewodniczący nam życzy, ale 15 sierpnia, a nie 1 września. Ale ja Wam życzę, byście mogli wrócić 1 sierpnia. Proszę te życzenia do organu prowadzącego, a nie do Was. Dobrze sformułowane. Dziękuję serdecznie. Jeszcze proszę Państwa o pozostanie, tak? Dziękuję.